Sejm, Senat. Chaos, Sejm, Senat. Sędziowie, nieprzyzwoici, proszę bardzo. Japonia jest strategicznym partnerem Polski w rejonie Azji i Pacyfiku. To już słowa premiera Mateusza Morawieckiego wypowiedziane w czasie wizyty w Tokio. Widać wyraźnie, że jakkolwiek jesteśmy od siebie daleko, to dużo więcej nas łączy niż cokolwiek by nie ma mądrych ludzi. Polska ciągle się łączy, więc jasnie Ameryka to Japonia, to daleko jest. Zamiast żyć w zgodzie, tu. Północ, południe. Polska, zamiast żyć w zgodzie z Rosją, żywności nie da. A tak ta cholera teraz głośniej to sędziano swoje. No prawda, muzyka Radio Maryja. Radio Maryja nie ma dobrej muzyki. Mogą być piękne piosenki, Panu Bogu, piękne pieśni. Nie ma. Pewność prawa, stwierdził w wywiadzie premier. Tymczasem minister spraw zagranicznych. No to ten turno, po co ten Boże? Z Krakowa, żydowsko śpiewa. Radio Maryja. Przed rozpoczęciem rozmowy szef polskiej dyplomacji informował, że dyskusja będzie dotyczyć między innymi praworządności. Nie da się tego słuchać. Już teraz Beata Płomecka. Minister Czaputowicz określił to spotkanie jako kurtuazyjne. Dłuższe zaplanowane jest w Polsce pod koniec miesiąca przy okazji obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Wtedy do Polski na obchody przylatuje właśnie wiceszefowa komisji. Tylko pan, fatalnie ten pan. Przebywać dialog i rozmawiać. Trzeba MSZ przyznać, że pan, nie panu, masło maślane, jak usunęli imię Boże, Jahwe, to jest pan panu, pan panu, pan panu. Komisja Europejska bardzo wysoka filozofia. Zwróci się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o środki tymczasowe nakazujące zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja uważa, że działalność Izby stwarza ryzyko nieodwracalne szkód dla polskich sędziów. Polska uważa, że komisja nie ma podstaw prawnych do wnioskowania o zawieszenie przepisów i podkreśla, że organizacja sądownictwa leży w gestii państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ustawa, którą odrzucił Senat, przewiduje m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną dla sędziów, którzy podważają konstytucyjne uprawnienia prezydenta w kwestii powoływania sędziów oraz za działalność publiczną, która może podważać niezawisłość i niezależność sędziowską. Komisja Europejska zdecydowała, że wystąpi do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o zablokowanie prac Polskiej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja Wenecka wskazała z kolei, że zmian w prawie nie należy uchwalać. O opinię Komisji Weneckiej w sprawie reformy sądownictwa wnioskował marszałek Senatu Tomasz Grodzki. To niebezpieczny precedens, tak mówił dziś w radiowej jedynce wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości. Po raz pierwszy w historii 31 lat Senatu zdarzyło się tak, że proces legislacyjny wyniesiony został poza granicę Polski. To jest ewenement. To po raz pierwszy wydarzyło się w naszej historii 31 lat reaktywowanego Senatu. I później te rozmowy, które były dla nas bardzo dziwne, obserwowaliśmy, nie braliśmy w nich udziału. Tymczasem zdaniem posła Platformy Obywatelskiej Pawła Zalewskiego, Jadupa, po co ty tam wyjesz? Dobrze się stało, że nowelizacją ustaw sądowych zajęła się Komisja Wenecka. I bardzo się cieszę, że nasze pieśni Królestwa Świadków Jehowy są tak piękne. Ja tu śpiewam 225 pieśni. Państwo macie cały śpiewnik. 225 pieśni. Wspólnotę prawa, którą stanowi Unia Europejska. Ale to dziadostwo, co tu ćmi, to nawet ja, proszę państwa, to radio w kąt odstawiam, odkładam. A to tak ćmi dokuczliwie ten diabeł, że po prostu no nie da się, nie da się. Pan Bóg jest miłością, Pan Bóg jest radością, jestem pozytywny, jak ojciec i matka. Co my mamy tu mówić o babci i o dziadku, skoro ojciec i matka jest niepozytywny? Pan, rzekł pan panu, dlaczego imię Jahwe usunięto? Imię Jahwe z Biblii usunięto i drugie przykazanie, że wyszło, rzekł pan panu memu, siądź po prawicy mojej. W oryginale było, rzekł Jahwe panu swemu, rzekł Jahwe panu swemu, siądź po prawicy. To wtedy to
ręce i nogi miało. Było to logiczne, było to inteligentne, było to mądre, bo to było normalne. Nie potrzeba było kończyć durnego Uniwersytetu Warszawskiego, żeby zrozumieć tego krętactwa, bo wiadomo, że jak też wyrzucisz drugie przykazanie, to bałwochwalstwo momentalnie wejdzie. Nie będziesz czynił obrazu, że tego nie będziesz się temu kłaniał, nie będziesz temu służył, gdyż ja, Jahwe, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym i nie będziesz, a oni usunęli drugie przykazanie. Kto? Klechy usunęły drugie przykazanie. Weszły bałwany pozłacane, bałwany posrebrzane. Bosłowie nie powinni mieć problemu z ich przyjęciem. Odniósł się także do działań, które w Unii Europejskiej podejmowane są przeciw reformie wymiaru sprawiedliwości. Zauważył, że przepisy dyscyplinujące sędziów, które w Polsce są krytykowane, akceptowane są w innych krajach. Co więcej, są kraje, na przykład Słowenia ma ponad 27 stypizowanych deliktów dyscyplinarnych, czyli tych sytuacji, w których sędzia łamie prawo. W innych krajach jest to różnie sformułowane. Ja rozumiem, że Polska do tego nie ma praw, żeby wyciągać konsekwencje wobec sędziów. To jest w pewnym sensie też taka hipokryzja krajów Unii Europejskiej, że Polska coś nie może robić, a inni mogą. Negatywną opinię Komisji Weneckiej na temat reformy systemu sądownictwa w naszym kraju polski rząd traktuje jako opinię nieoficjalną. Przedstawiciele komisji nie byli bowiem zaproszeni do naszego kraju przez organa, które mają do tego prawo. Resort Sprawiedliwości nazwał opinię parodią. Zwrócił uwagę, że Polska została potraktowana przez komisję jak państwo drugiej kategorii. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Premier Mateusz Morawiecki pierwszego dnia oficjalnej wizyty w Tokio zachęcał japońskie koncerny do inwestowania nad Wisłą. Zapewniał, że Polska jest przygotowana na przyjęcie inwestorów z kraju kwitnącej wiśni. Mówił też o stabilnym wzroście polskiej gospodarki. Inwestycje infrastrukturalne, energetyka, elektromobilność i nowe technologie to zdaniem Mateusza Morawieckiego najbardziej perspektywiczne obszary współpracy gospodarczej Polski i Japonii. Zwrócił on uwagę, że od 1989 roku wielkość polskiej gospodarki wzrosła trzykrotnie, a Polska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się państw w Europie. Inwestycje ostatnich lat sprawiły, że nasz kraj stał się europejskim centrum niskoemisyjnego transportu. Mówię tu o kolejnych inwestycjach Toyoty w Polsce, które tworzą jedyne poza Japonią centrum produkcji napędów hybrydowych. Bo to właśnie hybrydy są pierwszym krokiem do obniżania środowiskowego śladu naszych pojazdów. Wiceprezes Japońskiej Federacji Biznesu Nippon Keidan Ren Kuniharu Nakamura stwierdził zaś, że Polska dzieli z Japonią podstawowe wartości, w tym wolność, demokrację czy nadrzędną rolę prawa. Wyraził on nadzieję na zacieśnienie współpracy gospodarczej Polski i Japonii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Szefowi rządu w czasie wizyty w Japonii towarzyszą m.in. minister klimatu Michał Kurtyka, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński oraz pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała, a także przedstawiciele ponad 20 polskich firm. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Są dwaj kolejni kandydaci, którzy będą ubiegać się o prezydenturę w majowych wyborach. To Krzysztof Bosak z Konfederacji i Robert Biedroń z Lewicy. Robert Biedroń mówił, że wystawienie jego kandydatury do fotela prezydenta poprzedziły dogłębne analizy. Start w tegorocznych wyborach Lewica ogłosiła wczoraj na konwencji w Słupsku. Europoseł Biedroń mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że zanim to się stało, Lewica przeprowadziła badania na temat tego, jaki zdaniem wyborców powinien być kandydat. Chodziło przede wszystkim, że rządzi nami prezydent, który nie uczestniczy w tych światowych dyskusjach, nie wyczuwa tego, jakie są zagrożenia we współczesnym świecie, tego, jakie są wyzwania, ale także oczekiwali prezydenta, który będzie rozumiał Polki i Polaków w mniejszych miejscowościach. Robert Biedroń ma 43 lata, od ubiegłego roku jest europosłem. Poprzednio był m.in. prezydentem Słupska i posłem polskiego parlamentu. A kandydat Konfederacji na prezydenta wyłoniony został w wyniku wewnętrznych wyborów. Ma 37 lat. W programie trzecim Polskiego Radia mówił dziś, że rywalizacja trwała do samego końca. W Konfederacji było trzech pretendentów, oprócz Krzysztofa Bosaka, także Grzegorz Braun i Artur Dziambor. Były to prawdziwe prawybory, podkreślił Krzysztof Bosak.
Było trzech pretendentów, którzy rywalizowali do samego końca i rysowała się taka sytuacja od ostatniego weekendu prawyborczego, że każdy z nich może wygrać. To był pan Grzegorz Braun, który miał wysokie poparcie w całym kraju i pokazał, że jego pozycja w Konfederacji jest naprawdę mocna, że jest silnym liderem i przypomnijmy, kandydował już w poprzednich wyborach prezydenckich. To był Artur Dziambor, jeden z liderów partii Korwin, poseł z Gdyni. No i to byłem ja. I tutaj rywalizacja trwała do samego końca. Żaden z nas nie miał wśród elektorów na początku zjazdu elektorskiego wyraźnej większości, więc musiały się ukształtować jakieś możliwe koalicje. No i kiedy mamy trzech pretendentów i wiadomo, że zwycięstwo może dać koalicja elektorów, którzy popierają dwóch z nich, to wiadomo, że gra toczy się do ostatniej chwili. Tak było w sobotę. No, ale według najnowszego sondażu pracowni Social Changes dla portalu w polityce.pl prezydent Andrzej Duda zwiększa przewagę nad rywalami w hipotetycznej drugiej turze wyborów prezydenckich. Z badania, o którym mowa, wynika, że obecny prezydent pokonałby najbardziej prawdopodobnego rywala, czyli Małgorzatę Kidawę-Błońską w stosunku 56% do 44%. Oznacza to, że Andrzej Duda poprawił swoją pozycję w stosunku do badania z zeszłego tygodnia, kiedy to wygrywał w stosunku 52% do 48%. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Komisja weryfikacyjna uchyliła trzy kolejne decyzje warszawskiego ratusza w sprawie wypłaty odszkodowań związanych z reprywatyzacją w Warszawie. Członkowie komisji zapowiedzieli też, że w przyszłym tygodniu zorganizują pierwszą w tym roku jawną rozprawę. Więcej już teraz od Michała Fedusio. Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejną serię postanowień władz miasta na rzecz grupy mecenasa Roberta N. Uchylone dziś postanowienia miejsce urzędnicy wydali pod koniec 2011 roku. Wtedy zdecydowano się na wypłatę na rzecz posiadaczy roszczeń odszkodowań finansowych. Z tego powodu, że grunty przy Bożymowskiej miały już zatwierdzony plan zagospodarowania pod budownictwo jednorodzinne. W ramach serii decyzji z konta ratusza do grupy Roberta N. trafiło ponad 20 milionów złotych. Komisja partiami postanowienia uchyla i przekazuje warszawskim urzędnikom do ponownego rozpatrzenia, powiedział przewodniczący komisji Sebastian Kaleta. W ubiegłym tygodniu 5,5 miliona złotych, dzisiaj kwota około 5 milionów 161 tysięcy na rzecz Marzeny K. i Janusza P., czyli siostry i partnera biznesowego. Tak, złodzieje działają. W tej sprawie między innymi akt oskarżenia trafił. Trzeba Uniwersytet Warszawski skończyć, żeby być chytrym. Wiele wskazuje na to, że nie została spełniona kluczowa przesłanka pozbawienia władania nieruchomością poprzednich właścicieli, co kompletnie zostało pominięte w tym postępowaniu. Złożone kolejne decyzje na bardzo wysokie kwoty zostały wydane i pieniądze trafiły ze środków miejskich na konta reprezentowanych przez niego bliskich mu osób. Na niejawnym posiedzeniu członkowie komisji podjęli też decyzję o przeprowadzeniu pierwszej w tym roku jawnej rozprawy. Będzie ona dotyczyć działki przy ulicy Bema 76 na Warszawskiej Woli. Mieści się tam kompleks szkolno-sportowy liceum imienia Mikołaja Kopernika. Decyzję w sprawie reprywatyzacji tego gruntu wydawał Jakub R., były wiceszef stołecznego Biura Gospodarowania Nieruchomościami, oskarżony w związku z tak zwaną aferą reprywatyzacyjną, przypominał wiceminister sprawiedliwości. Mamy do czynienia ze sprawą, w której miasto oddało boisko szkolne, a następnie inwestor planuje zbudowanie na tym terenie szkolnej obok szkoły mieszkaniowego. Przez lata ta decyzja budziła wiele wątpliwości wśród samych urzędników ratusza. Sprawę boiska przy liceum na posiedzeniu komisji zgłosił jej członek z ramienia Kukiz 15, Adam Zieliński. Jak wyjaśnił, postanowienia miasta od lat niepokoją rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrekcję. Od kilku lat nie mogą korzystać z boiska szkolnego, które zostało ogrodzone przez dewelopera, który stał się beneficjentem decyzji miasta stołecznego Warszawy, który wprost jest wpisany w decyzji miasta. Miasto nie zwróciło żadnej osobie fizycznej tej nieruchomości, która była spadkobiercą w dawnych właścicieli, tylko wprost spółce, która od razu chciała tam postawić apartamenty. Po drugie, w niestety szkole i pobliskiej ogródkowi Jordanowskiemu grozi dalsze ograniczenie terenu, ponieważ deweloper nie ma drogi koniecznej do tej działki, która została zwrócona przez miasto i grozi to szkole lub sąsiedniemu ogródkowi Jordanowskiemu ograniczenie terenu z powodu konieczności wytyczenia drogi. Na rozprawę w charakterze świadków wezwano między innymi burmistrza dzielnicy Wola czy dyrektora liceum imienia Kopernika. Odbędzie się ona w kolejny wtorek w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie. Dla Polskiego Radia 24, Michał Fedusio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Ministerstwo Nauki przygotowało projekt zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym. Zmiana przepisów ma zapewnić większą wolność słowa na polskich uczelniach.
Wicepremier i minister nauki zapewnił, w ustawie zostanie m.in. zapisana klauzula wolności głoszenia poglądów oraz prowadzenia badań naukowych. Rektorzy zostaną ustawowo zobowiązani do przestrzegania zasady wolności na uczelniach, mówił minister nauki i wicepremier Jarosław Gowin. My nałożymy obowiązek monitorowania i przestrzegania zasady wolności wraz z sankcjami wobec tych rektorów, którzy nie wywiążą się z tego, moim zdaniem, oczywistego obowiązku. Nowelizacja przewiduje również powołanie specjalnej komisji, która będzie działać przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dodał minister. Więc gremium demokratycznie oddolnie wybieranemu przez samo środowisko akademickie. Mam na myśli komisję, która będzie badać przypadki naruszania wolności wykładów czy wolności badań naukowych. A zmiany w ustawie są konieczne, aby nie dochodziło do takich przypadków jak ten profesor Ewy Budzyńskiej na Uniwersytecie Śląskim, podkreślił wicepremier Gowin. Przypadek pani profesor Budzyńskiej pokazuje pewną tendencję. Tendencję do tego, żeby ograniczać wolność myśli, wolność słowa, wolność badań naukowych. Dlatego uznałem za niezbędne przygotowanie nowych rozwiązań prawnych, nowelizacji ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym, tak zwanej konstytucji dla nauki. A jeszcze w tym tygodniu propozycje zmian w ustawie trafią do konsultacji ze środowiskiem akademickim. Tu zaś warto dodać, że profesor Uniwersytetu Śląskiego Ewa Budzyńska została oskarżona przez swoich studentów o narzucanie tradycjonalistycznego światopoglądu. W czasie swojego wykładu stwierdziła, że dzieckiem można nazwać również dziecko w łonie matki, a jako klasyczną definicję rodzinę wymieniła ojca, matkę, dzieci, krewnych i powinowatych. A parlamentarzyści z Solidarnej Polski powołują zespół do spraw walki z cenzurą na uczelniach. Zapowiedział w Katowicach Michał Woś. Minister mówił, że złożono zawiadomienie do prokuratury, aby stwierdzić, czy na Uniwersytecie Śląskim nie doszło do dyskryminacji. Będziemy monitorować tego typu przypadki, bo niestety przypadek pani profesor Budzyńskiej jest już skrajny, jawny, dyskryminujący. Natomiast według raportu jednej z organizacji pozarządowych jest to już 28 przypadek w ostatnich kilku latach właśnie dyskryminacji ze względu na poglądy takiego wprowadzania typowej cenzury na uczelniach, oddania się dyktatowi małym zideologizowanym grupkom, najczęściej lewicowym. Rzecznik Uniwersytetu Śląskiego Jacek Szymik-Kozaczko potwierdził, że profesor Budzyńska złożyła wniosek o rozwiązanie umowy i planuje odejść z uczelni. Chciałem podkreślić, że pani profesor nie jest ukarana, trwa cały czas postępowanie, jest na razie jedynie wniosek rzecznika, a o ostatecznym rozstrzygnięciu zdecyduje komisja. Ludzie są złośliwi. Jest ona powołana przez Senat, a więc przez wspólnotę. Pana Boga chciała powiedzieć. Rozmowa dyscyplinarna na uczelni odbędzie się 31 stycznia. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. We włoskim kasino powstanie memoriał upamiętniający generała Władysława Andersa i jego żołnierzy. Pomnik powstanie w 50. rocznicę śmierci dowódcy 2. Korpusu Polskiego z inicjatywy władz miasteczka leżącego u stóp Monte Cassino oraz organizatorów biegu upamiętniającego poległych Polaków w walkach o klasztor i wzgórze. O tym, jak będzie wyglądał ten memoriał, no i jakie idee przyświecają jego pomysłodawcom i twórcom już teraz Witold Badach. W miasteczku Cassino do tej pory było tylko skromne popiersie generała Andersa, które przypominało o polskich żołnierzach walczących o Monte Cassino. Dlatego władze miasta postanowiły, że powinien powstać duży memoriał, mówi burmistrz Cassino Enzo Salera. Jesteśmy przekonani, że musimy być wdzięczni Polakom, a przede wszystkim tym żołnierzom, którzy walczyli bohatersko 76 lat temu na Monte Cassino. Dlatego budowa memoriału upamiętniającego generała Andersa i 1057 żołnierzy, którzy walczą pod dowództwem polegli, pozwoli, by pamięć o nich przetrwała w przyszłych pokoleniach. Oj, się biała tu. Autorem projektu memoriału jest Ciepo Popielki. Twórca wyjaśnia, że będzie to bardzo symboliczny pomnik. Widzimy mur o długości około 19 metrów z czarnym ogranitem, na którym wyryte są złotymi literami imiona i nazwiska 1057 polskich żołnierzy poległych pod Monte Cassino. Reklamowane na centralnym, na 44 metrów kwadratowych.
Będą umieszczone kamienie z Polski, które będą symbolizować młodych ludzi, którzy polegli w walce o Monte Cassino. Mnie interesuje psychologia. Postać generała, ja miałam psychologię w szkole. W każdej szkole miałam psychologię. A z psychologii miałam piątki. To więc, to graj. No więc, jestem szczęśliwa, niech to graj. I z podziękowaniem dla Matki Boskiej. Lekkoatleta Bogusław Nowicki, pomnika jest zwiększenie wiedzy o polskich żołnierzach. Człowiek to rakieta. W szczególności z tą ścieżką edukacyjną, która jest bardzo ważna na przyszłe pokolenia, żeby nie, nie zapomniano i przekonaliśmy do władze Cassino. Ja nie mogę. Przystanek, zwiedzając Monte Cassino, nie był parkingiem u góry, pojechać, przejechać obok Cassino i zjechać i wyjechać, tylko żeby się rozpoczynało od centrum Cassino, a szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, podkreśla, że memoriał będzie nie tylko upamiętniał bohaterstwo polskich żołnierzy. To będzie też kolejny moment, w którym będziemy mogli przypomnieć Europie, ile zawdzięcza polskiemu żołnierzowi, że nie byłoby wolnej Europy bez czynu zbrojnego żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach tej wojny. Memoriał zostanie odsłonięty 18 lub 19 maja podczas uroczystości 76. rocznicy zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. A wizyta we włoskim Cassino kończy część pierwszą naszego magazynu, druga już niebawem. La 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 la.